serdecznie. Może mi to wejdzie w klepki, będę częściej. I tego się trzymajmy. Proszę cię bardzo. Bardzo jest jedno miejsce załatwione. A powiedz, zobacz, ale co tutaj jest. Zobacz. O, zebrałam sama. Patrz, jaki ten. Ja coś czuję, że to jest w ogóle dla ciebie. To ja się czuję jak ryba w wodzie na oddziale. Wprawdzie tą rolę w tym ostatnim sezonie diagnozy przejął bardziej Maciek Sztur, bo on był tutaj na oddziale dziecięcym, pracował w diagnozie. No ale zostawiając żarty na bok, bardzo się cieszę, bo to nie moja pierwsza wizyta. Dzięki Przemkowi tutaj umówiliśmy się na dłuższy pobyt. Raz miałem okazję być tutaj w tamtym roku, także to były takie jednodniowe, a dzisiaj jakoś tak się udało 3 dni wygospodarować. Super, fajnie, cieszę się. Jeżeli taki malutki jakiś tam promyczek zostanie na moment, na sekundę, dzieci nie muszą mnie z niczym kojarzyć, pamiętać, nie muszę się przebierać ze świętego Mikołaja, ale sam fakt, że jesteśmy, że możemy jakby na sekundę oderwać się od naszej pracy i dać tą maskotkę, czy jakąś małą zabawkę. Super. Fundacja Przemawiciu już od wielu lat organizuje takie wizyty w szpitalach na Pomorzu. Często nawet dzieci mają lepsze wyniki badań, kiedy widzą swojego idola z telewizji, który przychodzi specjalnie do niego do łóżka, daje zabawkę. Organizujemy też koncerty, gdzie artyści, czy Demono, czy Michał Szpak, czy Patrycja Markowska śpiewają swoje piosenki. Adam Woronowicz po raz kolejny przyjechał, który jest wielkim przyjacielem Fundacji Przemek, gdzie się kolejny raz przyjechał odwiedzić dzieciaki przez 3 dni w wielu szpitalach na Pomorzu.